Witam Was. Parę dni temu w sieci pojawiło się zdjęcie młodej Ukrainki, najprawdopodobniej stojącej u siebie w domu i trzymającej karabin maszynowy. Jedno z tysiąca zdjęć ku pokrzepieniu serc. Pani na tyle podziałała co niektórym na wyobraźnię, że zaczęli szukać informacji na jej temat. No bo rzeczywiście, pani sama w sobie kulawa nie jest, z drugiej strony, no bardzo to budzi emocje i pobudza wyobraźnię. Widać, że pani sobie dostatnio żyje, rzuca wszystko i będzie broniła ojczyznę. Do tego dowiedzieliśmy się, że Ukraina ma wydawać broń cywilom. Każdy, kto chce bronić ojczyznę, dostaje broń. A pamiętamy, jak to wygląda. W Polsce jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem Europy. Ludzie zaczęli szukać informacji na temat tej dzielnej dziewczyny. Zaczęło pojawiać się więcej zdjęć, tutaj z kotem, tutaj pod schodami, tutaj z laptopem, z karabinem. Koniec końców okazało się, że to jest ukraińska parlamentarzystka Kira Rudik. Kira? Tak, Kira Rudik. I pani Rudik znalazła czas i bodajże w niedzielę udzieliła wywiadu dla amerykańskiego Fox News, gdzie stwierdziła, cytuję, to jest ważny czas, walczymy nie tylko o Ukrainę, walczymy o nowy porządek świata. But right now it's a critical time because we know that we not only fight for Ukraine, we fight for this new world order, for the democratic countries. Co Kira Rudik miała na myśli, to zostawimy sobie na koniec, ponieważ pojawiły się bardzo ciekawe wątki dotyczące kariery zawodowej tej pani, tak to nazwijmy. Otóż Kira Rudik to jest bardzo inteligentna kobieta, która skończyła prestiżową kijowską uczelnię o profilu informatycznym. Gdzieś tam będziecie mieli biogram, jeżeli chodzi o dokonania zawodowe i naukowe tej pani. Koniec końców została dyrektorem Amazon Ring. Ten Amazon, światowy gigant, a Amazon Ring to są dzwonki do drzwi, elektroniczne dzwonki do drzwi, chociaż w tym wypadku celniej nazwać je staropolskim określeniem Judasz. Elektroniczne dzwonki do drzwi, czyli no właśnie, nie ma tam szkiełka, tylko mamy kamerkę, która wszystko nagrywa. Tak się składa, że ja parę tygodni temu trafiłem na artykuł odnośnie Amazon Ring, wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest, jednak zaciekawił mnie sam tytuł tego artykułu. Artykuł pod tytułem Największa cywilna sieć nadzoru, jaką kiedykolwiek widziały Stany Zjednoczone. To jest artykuł albo z 2020, albo 2021 roku, ale myślę, że na obecną chwilę nic się nie zmieniło. Co ciekawe, główny inżynier oprogramowania Amazon, Max Elizer, powiedział, że Ring jest po prostu niekompatybilny z wolnym społeczeństwem. No i teraz, w czym jest problem? Otóż te dzwonki nagrywają obraz z kamery non-stop i wrzucają je do chmury. No i potem wracasz sobie, no i możesz spojrzeć, kto się kręcił pod drzwiami, kto do ciebie dzwoni, po prostu. Możesz sobie przejrzeć kamerkę ze swojego Amazon Ring. Tyle, że te dane są wykorzystywane przez policję. Mówimy tutaj o Ameryce od stycznia do kwietnia. I teraz zapomniałem, czy to był 2020, czy 2021. Było tylko w tych 4 miesiącach 20 tysięcy zapytań od policji, by ludzie udostępnili obrazy z Amazon Ring. Potem okazało się, że policja poszła na skróty, omija ludzi, do których ten obraz no niejako należy, no bo to jednak ich sprzęt to nagrał, uderza bezpośrednio do Amazon i teraz już skali nie znamy. W jednym z artykułów jest napisane, że sprzedano tego około 10 milionów, w drugim, że 100 milionów. No i docelowo za kilkanaście lat może się okazać, że będziemy mieli setki milionów takich kamerek, nie tylko od Amazonu, no bo skoro stało się to hitem, no to zapewne inne firmy technologiczne również będą próbowały to rozwiązanie skopiować, gdzie, no właśnie, będzie można ustalić, kto kogo kiedy odwiedzał, a oprócz tego, no jeżeli będziemy mieli kamerkę
nie w bloku mieszkalnym, a w domu, którego drzwi wychodzą na ulicę, no to też gdzie kto przechodził. I to wszystko będzie w wielkich zasysaczach danych typu Amazon, Google czy Facebook. Ale to nie wszystko. Projekt jest rozwijany i właśnie w kijowskim oddziale, tam gdzie Kira Rudik była albo dyrektorką, albo w ogóle prowadziła ten dział, a z kontekstu mi wynika, że to jej startup to wymyślił i Amazon to wykupił, no i ona jako właścicielka może to sobie po prostu dalej rozwijać. Aż tak w te tematy nie wchodziłem, w każdym razie jest główną szychą, jeżeli chodzi o rozwój Amazon Ring. Dział kijowski od 2018 roku pracuje nad rozpoznawaniem twarzy, czyli biometria. Czyli oprócz tego, że no właśnie gdzieś się kogoś nagra, kto do kogo chodzi w odwiedziny, czy przechodzi obok, no to jeżeli powstanie baza biometryczna, no to będzie można od razu połączyć imię, nazwisko, kto do kogo wchodzi, kontakty towarzyskie, kto przechodził koło kogo o tej godzinie, a co on miał robić, po co on tam się szwendał, powinien być całkiem w innym miejscu. Co ciekawe, według artykułów The BuzzFeed, czyli to ja traktuję jako amerykański mainstream, Amazon po potwierdzeniu tego potem chciał, żeby jednak ten fakt, że dyrektora w 2018 roku do rozpoznawania twarzy zatrudniono, żeby tą informację jednak z artykułu usunąć, no ale jednak to jest na tyle ważny temat, że portal się nie ugiął. A teraz, co Kira Rudik miała na myśli, mówiąc o nowej mądrości etapu? To swoją drogą, o nowym porządku świata. Myślę, że na pewno Kira Rudik jest za wielkim resetem, a to dlatego, że udziela się w środowisku Davos. Patrząc na biogram. Kira jest zaangażowana w liczne organizacje obywatelskie i biznesowe. Zasiada w zarządzie Amerykańskiej Izby Handlowej na Ukrainie oraz IT Ukraine Association. Należy również do Stanford Executive Program for Women Leaders 2018. Jest częstym prelegentem na dużych konferencjach w całym swoim hrabstwie. Tak to przetłumaczono, ja wiem, że na Ukrainie nie ma hrabstwa, czyli w jakimś tam województwie i zasiada w panelu w Ukraine House of Davos oraz z wieloma innymi światowymi liderami. No i teraz ja sobie poszukałem ten House of Davos. To nie jest impreza, która wprost, wieczejka, która wprost podlega pod Davos, jednak no, zostało to w kontekście Światowego Forum Ekonomicznego nawiązane. Otóż kiedy rozmawialiśmy na temat Putina i Załęskiego, jak się tam udzielają w Światowym Forum Ekonomicznym, no to zapomniałem wam podać cytatu z Załęskiego, który w 2020 roku bodajże zapraszał interesariuszy, inwestorów do Ukrainy, że to jest kraina, w której dzieją się cuda i w ogóle, żeby tam inwestować. Ukraine is the place where miracles come true. No i wtedy, kiedy on przemawiał, no to przygotowano właśnie taką wystawę, taką imprezę, gdzie goście z Davos mogli sobie na osobną imprezę przyjść, no i tam różne cudeńka technologiczne mogli sobie, czy tam startupy obiecujące mogli sobie pooglądać, nawiązać kontakty, może już zawczasu wykupić. No i tam to organizowała, czy w każdym razie pierwsze skrzypce grała Kira Rudik. Abstrahując od celu, no na pewno jest to lepiej zorganizowane i jest to lepszy pomysł niż fundacja PFN, gdzie tam wypuścili tam jakiegoś ciołka, który miał po oceanach żeglować i sławić nas na otwartych wodach murzy oceanów i koniec końców to się jeszcze przecież ten katamaran, czy na czym on tam pływał, popsuło i w jakiejś stoczni stało, może już jakiś pociotek za dobrą cenę to wykupił, czort wie. Czyli na pewno idea wielkiego resetu pani nie jest obca. A jeżeli chodzi o sam nowy porządek świata. Tutaj moim zdaniem żyjemy w na tyle ciekawych czasach, że sama teoria spiskowa nowego porządku świata jest już nieaktualna, już się dewaluuje. No bo jaka jest teoria spiskowa? Bo
Wiemy, że jest to nazwa oficjalnie, którą oficjalnie posługuje, zwrot, którym oficjalnie posługują się politycy, prawda? Od lat 90. mówimy o nowym porządku świata. Jest to nowy układ polityczny. Nowy porządek świata był wtedy, kiedy Niemcy przegrały wojnę. Nowy porządek świata byłby, kiedy wygrali. Chociaż jest to nazewnictwo anglosasu, więc tak by to nie było nazywane. Wtedy, kiedy ZSRR upadł, wtedy był nowy porządek świata. No i teraz również czeka nas nowy porządek świata. Tyle, że w teorii spiskowej jest mowa o tym, że będzie rząd światowy i jedna elita, która będzie trzymała władzę. Słuchajcie, no rząd światowy to tutaj bardzo daleko do rządu światowego, jednak no, możemy wyodrębnić bez podawania nazwisk i jakichś, z czego ci ludzie żyją, że jest duży kapitał, który ma bardzo, ale to bardzo duży wpływ na polityków przynajmniej Zachodu. No i teraz żyjemy w czasach, gdzie do tej elity dołącza konkurencyjna elita. Żyliśmy przez 30 lat, 40 w czasach, kiedy panowało jedno mocarstwo, USA. Widzimy, że Ameryka słabnie, że będziemy żyli w świecie kilkubiegunowym. Czy to będzie Zachód i Rosja z Chinami? Czy może jeszcze jakieś tam mocarstwa regionalne będą odgrywały dużą rolę? Tego nie wiem. Aczkolwiek widzimy, że tworzy się nowy porządek świata, ale idzie to w całkowicie innym kierunku niż według tej teorii spiskowej, która działa na wyobraźnię, no mi również, prawda, sobie chciałem definicję przypomnieć. No to się mówi schematami, prawda, to już człowiek się w tego typu rozkminki nie zagłębia. No ale zobaczcie, na tyle ciekawe czasy, że teoria spiskowa już się zdewaluowała. No i w tym kontekście Kira Rudik ma rację. Ukraina walczy o nowy porządek świata, ponieważ wykuwają się strefy wpływów. No i właśnie, i gdzie duży kraj, jak ma do niej patrzeć, duży kraj, do której strefy wpływów będzie należał i to też może potem w przyszłości taki efekt motyla, prawda, może zaważyć na jednej albo drugiej stronie. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest wsparciem. Można to w tej chwili podbić, szukając sobie, czy oglądając inny film, oczywiście, jeżeli Was coś zainteresuje. Pamiętajcie o archiwalnych filmach na koncie, na portalu syp.tv. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.